Tu od kilku dni w sumie, ale od kilku tygodni nawet, ale dziś już oficjalnie ogłoszono trylogia dopięta, czy Sora Fury. To w ogóle jakiekolwiek emocje będzie u ciebie budziło? Wiesz co? No, podejrzewam, że to schemat się powtórzy jak z Dillianem White'em i raczej ci Sora nie postawi tu warunków, nie ma, nie stać go na to i no, walka taka, obrona, byleby bronić. Natomiast z punktu widzenia finansowego dla Anglików, no to świetna walka. Zawsze jak gdzie jest Fury, gdzie jest Chisora, to Anglicy kupią każdy bilet i pay-per-view i wszyscy zarobią. Natomiast tak dla nas, jako kibiców, tak z boku, którzy chcielibyśmy walki oczywiście Usyka teraz z Tysonem Furym, no to lekki zawód, no bo ta walka ani nic nie wniesie sportowo do boksu zawodowego, ani ta walka jest o nic, to jest po prostu dla nich, by zarobić parę groszy i tyle. Natomiast no, coś musiałoby się stać złego, by w tym pojedynku Fury nie dał sobie rady. Więc dla mnie wynik z sprawą formalną i tutaj nie spodziewam się jakiegoś spektakularnego ani walki, ani widowiska, ani. Tylko, że tak słucham tego mrudzenia kibiców i tak się zastanawiam, że mają krótką pamięć, bo jak się popatrzy w rekord, nie wiem, Alego, Larry'ego Holmesa, tych wielkich, wybitnych, Joe Frazier'a, to tam są takie nazwiska, że przy nich Derek Chisora to jest światowa czołówka i każdy mistrz zasługuje na taką słabszą walkę. Nie wiem, Mike Tyson z Tony Tapsem w Japonii, gdzie Taps miał jakieś granice wagowe, że poniżej jakiejś granicy dostanie więcej pieniędzy, żeby się trochę odchudził. Także każdy mistrz chyba raz na jakiś czas ma prawo zarobić. Sławny Darek Michalczewski, jego tekst na grudzień, ostatnia walka na rachunki, tak? No, teoretycznie tak, natomiast no, z perspektywy kibica, no, my jako kibice patrzymy na to inaczej, że chcielibyśmy tych największych emocji. Natomiast ten pojedynek nie budzi. No, jeśli faktycznie ja bym był z perspektywy Tysona Fury'ego, no to myślę, że krok bardzo dobry, no bo tak, sportowe zagrożenie niewielkie, finansowo będzie z pewnością zadowolony, więc walka na przetarcie, kolejna obrona pasa i tyle. Natomiast no, teraz tu wszyscy myślimy o pojedynkach unifikacyjnych i tutaj. Tylko, że Fury dał jasno do zrozumienia. Trzy ostatnie walki w karierze, w co już nie wierzę. Natomiast plan jest bardzo prosty i Frank Warren go podobno realizuje. Łatwa obrona dla pieniędzy, znaczy od tego nie mówi, ale dopina trylogię. Tam będzie dorabiał jakąś historię do tego. Potem Usyk unifikacja i ostatnia walka ma być z Joe Joyce'em, który był etatowym jego sparring partnerem. No jeżeli tak rzeczywiście będzie, no to plan idealny. A Dziesiły tam nie wrzucili? Jeszcze nie, to jak będzie ten następny powrót, to wtedy Masterek może. Także ja bym jeszcze zobaczył chęcię z Dziesiłą. Joshua, zrozumiałem, że ciebie. Aha, nie, nie, on się o, ja zrozumiałem, że o sobie mówisz. Nie, na Joshua podobno się obraził już. To gadanie, podejrzewam, że. To czekaj, to przecież Tyson Fury powiedział do Joshua przed Usykiem, mówi: nie spierdol tego, bo przez ciebie stracę 100 milionów funtów. Więc nie, myślę, że tam pieniądze zrobią. Anglicy są tacy, że zrobią ten pojedynek, bo to każdy będzie chciał to zrobić, bo to i będzie fajne dla kibica i, no i pieniądze. To, pomimo, że Joshua przegrał, ale w Anglii ten pojedynek będzie wielki. Podtrzymujesz to, że Usyk to jest największe zagrożenie, bo rozmawialiśmy po jego pierwszej wygranej i chyba po trzecim zwycięstwie, znaczy drugim oficjalnie Fury'ego nad Wilderem i wtedy mówili, że 50-50, ale gdybyś musiał postawić pieniądze, to jednak Usyk. Podtrzymujesz tą opinię? Tak, oczywiście. Podtrzymuję. Wydaje mi się, że Usyk jest w stanie wyboksować swoją szybkością, nogami, refleksem, żelazną kondycją. Oczywiście Fury jest wielki, potrafi się przystosować do rywala, ma kapitalny refleks i dłuższy zasięg ramion. Natomiast szybkość, jak kiedyś mówił Kazamato, szybkość spala. I na tle wolnych, ciężkich te nogi Tysona Fury'ego wyglądają rewelacyjnie. Pytanie, czy te nogi będą wyglądać tak dobrze na tle
kogoś tak piekielnie szybkiego jak Usyk. I ta jego lekość, leworęczne, bardzo niewygodne, zachodzi non-stop w swoje prawo, czyli walczy tak naprawdę z jedną ręką swojego rywala. Refleks, no tempo Usyka dla Tysona Fury'ego będzie zabójcze. I teraz pytanie, co on tutaj zrobił? Czy te kilka centymetrów przewagi w zasięgu ramion wykorzysta i zdoła gdzieś złapać Usyka? Natomiast moim zdaniem, że nie. Oczywiście to jest waga ciężka i mogę się mylić. To nie jest tak, że uważam, że 100%, ale jak byłbym zmuszony postawić pieniądze na jednego z nich, postawiłbym na Usyka. Dzięki. Dzięki.